Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem, który zadowoli wszystkich amatorów czekolady. Przygotujemy niesamowicie satysfakcjonujący brownie z lekką kawową nutą. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na wykorzystanie czekolady w deserach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego brownie zaczynam na kuchence, gdzie do niewielkiego rondelka przekładam 115 g masła. Dodaję do niego 225 g ciemnej czekolady i łyżeczkę kawy granulowanej. Polecam użyć czekolady o zawartości kakao na poziomie przynajmniej 70%. Zawartość rondelka podgrzewam, stale mieszając, tylko do rozpuszczenia i połączenia składników. Kiedy to nastąpi, ściągam rondelek z ognia i odstawiam do wystudzenia. W tym czasie zajmuję się resztą produktów. Zaczynam od tych suchych. Do miski wsypuję 100 g mąki pszennej. Dodaję do niej 75 g ciemnego kakao i solidną szczyptę soli. Zawartość miski krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia kakao w mące. Składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się płynami. Do osobnej miski wybijam 3 jajka i dodaję do nich 50 ml oliwy z oliwek, 50 g kefiru i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zawartość miski krótko mieszam do całkowitego połączenia i uzyskania jednolitego płynu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję 75 g drobnego białego cukru i 100 g brązowego. Ponownie wszystko mieszam za pomocą rózgi do rozpuszczenia się cukru w płynie. Kiedy to nastąpi, dodaję do masy jajecznej wystudzony syrop czekoladowy. W momencie dodawania go do ciasta powinien mieć mniej więcej temperaturę ciała, żeby masa się nie zwarzyła. Ponownie wszystko mieszam za pomocą rózgi do całkowitego połączenia i lekkiego zgęstnienia. Nadchodzi czas na dodanie składników suchych. Te wrzucam bezpośrednio do płynu, bez żadnego przesiewania. Zawartość miski tym razem łączę ze sobą za pomocą silikonowej szpatułki. Robię to tylko do momentu, w którym przestanę widzieć suchy proszek. Następnie do ciasta dodaję czekoladowe groszki i mieszam już tylko do ich równego rozprowadzenia w cieście. Tak przygotowane ciasto na brownie przekładam do wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej formy o boku 20 cm i rozprowadzam je równo po całej powierzchni. Trzeba się do tego przyłożyć, ponieważ ciasto jest gęste i nie wyrówna się samo w blaszce, przez co możecie skończyć z bardzo nierównym brownie. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 22 minuty. Po tym czasie góra brownie powinna być już całkowicie ścięta i stawiać wyraźny opór. Gotowe ciasto wyciągam z piekarnika, posypuję jego górę odrobiną płatków soli i odstawiam w blaszce na minimum godzinę do całkowitego zestalenia. Po godzinie wyjmuję je z blaszki i przekładam na tackę, na której dzielę to niewielkie, ale jakże satysfakcjonujące ciasto na 16 w miarę równych kawałków. Szybko, łatwo i przyjemnie. Nasze proste i niesamowicie czekoladowe brownie jest gotowe do podania. Można się częstować. Najprostsze ciasto świata, prawda? Moi drodzy, jeśli chodzi o strukturę, ciacho wydaje się zbite, ciężkie i jeśli ktoś popatrzyłby na nie z boku bez próbowania, stwierdziłby, że to zwykły zakalec. Nic bardziej mylnego. Wszystko zmienia się po wzięciu kawałka do ust. Ciacho natychmiast się rozpływa, a jedyne co pozostaje na języku to głęboki smak czekolady wzmocniony odrobiną kawy i soli. Proste, szybkie i przede wszystkim przepyszne ciacho. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!